Dzień dobry, w 29. odcinku Preppers Podcast. Pierwszego polskojęzycznego podcastu o przygotowaniach na trudne czasy. Dziś porozmawiamy sobie o filmach, ale nie o jakichś tam filmach. Będą to filmy o przetrwaniu. W dodatku trzy z nich to historie autentyczne. Ten czwarty to jest co prawda fantastyka naukowa, ale jest to historia tak dobrze skonstruowana pod względem merytorycznym, że myślę, że śmiało można polecić w tym kontekście. Ogólnie przyjąłem taki klucz, że jeden z tych czterech filmów opowiada historię fikcyjną, jeden z tych filmów kończy się źle dla bohatera, w jednym bohater przeżywa, bo zostaje uratowany, i w jednym, aby przeżyć, musi dokonać rzeczy naprawdę drastycznej. Wszystkie cztery łączy wspólny wątek. Wola przeżycia. No i będą spoilery. Tego się nie da uniknąć, bo właściwie to, jak zakończyła się dana historia, jest dla tego odcinka podcastu najistotniejsze. Ale też wydaje mi się, że nie będzie dla nikogo żadnym zaskoczeniem, że bohater filmu ocalony zostaje na końcu ocalony. I właśnie pierwszym z filmów, o których chciałem dzisiaj opowiedzieć, to właśnie Ocalony z 2013 roku. Opowiada historię autentyczną, która miała miejsce w 2005 roku z kolei w Afganistanie. Film bazuje na książce, którą napisał główny bohater tej historii, Marcus Luttrell, żołnierz US Navy SEALS, czyli takiego amerykańskiego odpowiednika naszego gromu. Ja tę historię poznałem, zanim jeszcze film się ukazał, dzięki książce, na którą natrafiłem z kolei dzięki innej książce innego SEALSa, Chrisa Kyle'a, legendarnego snajpera, który po zakończeniu kariery poświęcił się pomaganiu żołnierzom z PTSD i zginął zastrzelony w czasie zajęć na strzelnicy przez jednego ze swoich podopiecznych. Chris Kyle wspomina w swojej książce ten okres, kiedy Marcus Luttrell był zaginiony i trwały poszukiwania. Biografia, historia Chrisa Kyle'a również została później sfilmowana w filmie Sniper, po angielsku bodajże tytuł brzmiał American Sniper. I Chris Kyle był jednym z najskuteczniejszych snajperów w historii, chociaż pojawiały się tam pewne kontrowersje dotyczące jego wyników. Marcus Luttrell w filmie grany przez Marka Wahlberga, o którym trzeba pamiętać, że oprócz tego, że jest aktorem, to jest także piosenkarzem występującym pod pseudonimem Marky Mark. Wraz z trzema innymi operatorami został zrzucony na teren wroga w ramach operacji mającej na celu namierzenie i potwierdzenie obecności w wiosce ważnego talibskiego dowódcy. W międzyczasie dochodzi do sytuacji, w której zostają przypadkowo zauważeni przez chłopca wypasającego jakąś tam trzodę na tych górkach i po krótkiej, burzliwej dyskusji podejmują decyzję, że wypuszczą tego chłopca. Nie jest to decyzja jednogłośna, aczkolwiek bardzo jest ona brzemienna w skutki. Ponieważ chłopiec natychmiast biegnie, donosi talibom i chociaż oni tam decydują się, że wypuszczą go i od razu opuszczą to miejsce, no to w pewnym momencie po jakimś tam krótkim odpoczynku orientują się, że są otoczeni przez przeważające siły wroga i rozpoczyna się nierówna walka, którą można porównać do co najmniej do tej z filmu 300, czyli bardzo dużych sił wroga przeciwko bardzo nielicznym siłom niewroga, jeżeli można tak powiedzieć. I w tym filmie obserwujemy, jak jeden po drugim towarzysze Markusa giną, otrzymując przedtem oczywiście wcześniej wiele ran postrzałowych. Sam Markus przeżywa cudem, oczywiście ranny, udaje mu się oddalić na względnie bezpieczną odległość. W międzyczasie rusza akcja ratunkowa, która jest o tyle niefortunna, że w jej trakcie jeden ze śmigłowców Chinook zostaje zestrzelony rakietą RPG i ginie kilkunastu żołnierzy i załoga helikoptera, tam w sumie kilkanaście osób. I akcja poszukiwawcza zostaje na chwilę zawieszona, można tak powiedzieć. No po prostu jest to
bardzo duży pech, bardzo duża tragedia, która siłą rzeczy blokuje to wszystko chwilowo. Markus ostatkiem sił dociera do jakiejś tam rzeczki, gdzie chce się napić i zostaje tam dostrzeżony przez jednego z lokalsów, takiego pasztuna, czyli rdzennego Afgańczyka Mohameda Gulaba Khana, który udziela Latrellowi schronienia z uwagi na kodeks pasztuński, który nakazuje udzielić pomocy i gościny potrzebującym, i później wraz właściwie chyba z całą wioską wręcz sprzeciwiają się talibom i nie chcą go wydać. To już jest taka gra w otwarte karty, że ci talibowie wiedzą, że w tej wiosce jest przechowywany, ukrywany ten Amerykanin, ale ci mieszkańcy tej wioski nie chcą wydać. No i wiadomo, że tam w pewnym momencie ci talibowie pewnie stracą cierpliwość, zaczną tam wszystkich zabijać, ale ci tam go ukrywali. W międzyczasie wysłali jakąś tam osobę na osiołku do amerykańskiej bazy, no i w końcu przybywa odsiecz i Markus zostaje uratowany. Niektórzy powiedzą pewnie, że to jest film propagandowy, aczkolwiek amerykańskie filmy o wojnie właściwie moim zdaniem dzielą się na dwie grupy, na propagandowe i antywojenne. Antywojenne są oczywiście lewackie. Natomiast w mojej opinii była to po prostu historia warta opowiedzenia. Przy okazji pewnie mocno pasowała do jakichś tam wartości ważnych dla Amerykanów, więc pewnie został troszeczkę wykorzystany jako propaganda, ale tak poza tym to całkiem niezła historia jest. Chociaż osobiście mi chyba się bardziej podobała książka, była taka bogatsza, było tam dużo więcej rzeczy opisanych, był też chyba tam, zdaje się, już teraz mi się to myli, bo to było sporo lat temu, ale wydaje mi się, że tam też był opisany, może nie aż tak mocno jak u Chrisa Kyle'a, ale cały ten proces szkolenia, który tam w Navy Seals jest dość ciężki, który swoją drogą obrazuje to, jak się kształtuje charakter. Film numer 2, 127 godzin w reżyserii Danego Boyla, znanego chociażby z cenionego przeze mnie filmu 28 dni później, czy z znanego, lubianego Trainspotting. Ostatnio też Trainspotting 2, ale nie widziałem jeszcze tego filmu. Film 127 godzin jest z roku 2010 i również opowiada autentyczną historię Arona Ralstona, obecnie alpinisty. A w czasie, gdy rozgrywa się ta akcja tego filmu, po prostu takiego miłośnika ekstremalnych przeżyć, ekstremalnych sportów, w roku 2003 Ralston wybrał się na zwiedzanie skalistych kanionów w Utah. Podejrzewam, że ja czytałem też książkę, tak samo jak w przypadku Ocalonego, czytałem wcześniej książkę i później oglądałem film, ale już nie pamiętam dokładnie wszystkich detali, ale wydaje mi się, że on tam popełnił jakieś takie błędy. To było tak dość mocno podkreślone, że on wyjeżdżając nie dał nikomu znać, gdzie jedzie, nie wziął ze sobą jakichś tam super zapasów, tylko jakąś tam jedną butelkę wody i jakieś tortille ze stacji benzynowej czy coś w tym rodzaju. W każdym razie dochodzi do sytuacji, w której zsuwa się w jakiś taki skalny korytarz i jego prawa ręka zostaje przygnieciona przez spadający głaz. Zostaje taka uwięziona pomiędzy tym głazem a ścianą w takim bardzo wąskim korytarzu i w efekcie jest on tam uwięziony na amen. A właściwie co już nam mówi sam tytuł filmu, na 127 godzin. Szybka kalkulacja mówi nam, że jest to ponad 5 dni. Ponad 5 dni o butelce wody i tortilli ze stacji benzynowej w pozycji stojącej z przygniecioną ręką. Więc można by powiedzieć, że sytuacja niewesoła. Aaron Ralston stanął śmierci twarzą w twarz. Nie było absolutnie żadnych szans na ratunek. On siedział w takiej dziurze i prawdopodobieństwo, że tam się ktoś nawinie, było bardzo niewielkie, zwłaszcza, że to nie był taki teren. Tak jak w Polsce są szlaki turystyczne w górach, że tam łazi po prostu pełno ludzi, że jak się pojedzie na majówkę, na ślęże, to jest dosłownie trzeba w kolejce stać. To są takie tereny, gdzie jak się kogoś spotka, to jest niezwykła rzadkość. Więc praktycznie rzecz biorąc, on zdawał sobie sprawę z tego, że albo coś zrobi, albo umrze. Ponieważ był oczywiście po tych paru dniach już mocno odwodniony i tak dalej. Tam nie pamiętam, jakiś deszcz padał czy nie, możliwe, że coś padało. W każdym razie Aaron podjął dramatyczną decyzję o dokonaniu samodzielnej amputacji ręki przy pomocy dostępnych sobie narzędzi. Wykorzystał pasek od plecaka jako opaskę uciskową. Scyzorykiem przeciął skórę, mięśnie, ścięgna i kamieniem połamał kość.
Oczywiście nie było to takie proste. Był to proces, który przebiegał dość długo. W jego trakcie zapewne omdlewał z bólu, natomiast ta amputacja zakończyła się z sukcesem, co nie było takie oczywiste i z góry wiadome. I jednocześnie nie oznaczało to jeszcze pełnego sukcesu, ponieważ musiał dotrzeć do jakiejkolwiek cywilizacji, zanim się wykrwawi. Poza samą amputacją był też oczywiście odwodniony, wyczerpany i odwodnienie mogło spowodować spowolnienie krwotoku, bo krew człowieka odwodnionego jest gęstsza. No ale jednocześnie przy takim dużym odwodnieniu i takiej ranie mogło też dojść do jakiegoś zawału serca, czy jakiejś zapaści, czy czegoś innego. Także szansa na to, że się uratuje, była naprawdę minimalna. Ale i tak ocenił ją na większą niż dalsze czekanie. Dokonał tej amputacji, zaczął przemieszczać się gdzieś tam w stronę cywilizacji i szczęśliwie natrafił na jakąś rodzinę, dzięki czemu przeżył. Można powiedzieć, że to jest sytuacja analogiczna do Marcusa Latrella, bo brały tam udział osoby trzecie, które go ostatecznie gdzieś tam zawinęły z tych gór i zabrały do szpitala. Ale różnica jest taka, że tu Aaron wykonał większą część roboty, bo jednak sobie tą rękę uciął. Gdyby nie to, to prawdopodobnie zakończyłby swój żywot. Tymczasem żyje, ma rodzinę, wspina się, jest obecnie mówcą motywacyjnym i zarabia gruby sos. Film numer 3 to jest historia zupełnie inna, ponieważ nie kończy się dobrze. Film zatytułowany Wszystko za życie to jest film z roku 2007 w reżyserii Shona Penna i opowiada autentyczną historię Chrisa McCandlesa. Takiego trochę wolnego ducha, takiego trochę idealisty, który w pewnym momencie życia rzuca wszystko w cholerę, bierze wszystkie swoje oszczędności, wsiada w samochód i wyrusza w świat. Mając tam 20 coś lat, zaraz po studiach. Wędruje po całych Stanach, jakieś zajęcia dorywcze, łapie gdzieś tam coś, trochę popracuje. Ogólnie jest taki mocno uduchowiony, tam czyta Jacka Londona, Lwa Tolstoja, Henry'ego Thoreau. Dziś mówi się o nim, że był takim jakby moralistą, jakimś takim właśnie takim gościem, którym gardził materializmem, konsumpcjonizmem. Przy czym ważna rzecz, o której nie powiedziałem, że mówimy o przełomie lat 80. i 90. Więc to były zupełnie inne czasy niż dzisiaj. Nie było internetu, więc ludzie byli mądrzejsi. Dla jego typowych rówieśników największą aspiracją było dostać pracę na stacji benzynowej i przez resztę czasu gdzieś tam chillować na pustyni. Zresztą to były czasy, które zrodziły grunge. Soundtrack do filmu nagrał Eddie Vedder z zespołu Pearl Jam. Zresztą bardzo fajny soundtrack, polecam. Troszkę wokół McCandlesa wykształciła się taka legenda człowieka, który żył nie w swoich czasach i przez ten taki swój idealizm właściwie nie mógł skończyć inaczej niż źle. W 1992 rozpoczął swoją taką alaskańską odyseję, którą planował od lat i tam wszystkim opowiadał o tym, że zamierza właśnie rozpocząć tą swoją wielką wyprawę. Ma tam takiego mentora, który jest takim też takim podobnym do niego typem, tylko ileś tam lat starszym. I on mu tam doradza, pomaga mu ten ze sprzętem i tak dalej. No i on w końcu wyrusza, mając tam ze sobą sprzęt biwakowy, karabin myśliwski, jakiś tam worek ryżu i wyrusza pod przybranym nazwiskiem Alexander Super Trump, żeby dodatkowo zatrzeć za sobą wszelki ślad. Na Alasce przybywa od kwietnia do lipca 1992 roku. W tym czasie mieszka w takim starym, zdezelowanym autobusie, który tam stoi w dziczy, zupełnie poza drogą, gdzieś musiał być przetransportowany, który stoi tam do dzisiaj w ogóle, ten autobus. Można go nawet znaleźć na mapach Google. Ten autobus po prostu służy dalej jako taka budka do spania. Żywił się tym, co znalazł, w związku z czym mocno stracił na wadze. To w filmie jest pokazane, że on tam zaciska coraz bardziej pasek. Co też obrazuje, że jak mało skuteczne jest zbieractwo, jak mało efektywne jest zbieractwo. W dodatku prawdopodobnie był też kiepskim myśliwym, albo było tam niedużo zwierzyny. W każdym razie w lipcu podjął decyzję o powrocie. Ale niestety rzeka, którą musiał przebyć, w międzyczasie zmieniła się, kiedy przechodził tamtędy wiosną, to był strumyk,
A kiedy w lipcu wracał, okazało się, że to był wielki, rwący potok. Gigantyczna rzeka, taka bardzo gwałtowna. A ponieważ nie potrafił pływać, nie miał też dobrej mapy, na której by mógł sprawdzić, gdzie jest jakiś najbliższy most czy przeprawa, postanowił wrócić do obozowiska i jeszcze tam trochę przeczekać. I tam niestety popełnił kolejny błąd. Zjadł roślinę, którą pomylił po prostu z jakąś inną rośliną najprawdopodobniej, którą zwykle się żywił. I ta roślina była trująca. Zawierała jakieś tam substancje, które zatrzymywały trawienie. Więc nawet gdy później znalazł jakąś żywność, nie był w stanie jej przyswoić. No i zmarł. Sekcja zwłok wykazała, że najbardziej taką prawdopodobną przyczyną śmierci było zagłodzenie. McCandless żyłby dzisiaj i może byłby mówcą motywacyjnym jak Aaron Ralston, gdyby tylko posiadał lepszą mapę i mógł zobaczyć, gdzie znajduje się najbliższy most czy przeprawa, bo rzeczywiście gdzieś tam niedaleko było jakieś sposobność przejścia, tylko on o tym nie wiedział. Albo gdyby był lepszym myśliwym, albo gdyby się lepiej znał na roślinach. Można mu dzisiaj zarzucać nieprzygotowanie czy coś w tym rodzaju, ale nie da się zadbać o wszystko. To tu jakby z tego filmu moim zdaniem najcenniejsza lekcja, jaką możemy wyciągnąć z tej historii, jest taka, że zawsze będą rzeczy, o które nie zadbamy. I akurat one mogą zadecydować o naszym losie. Często mogą być to sprawy takie w 100% zależne od nas, bo rozumiem, że coś może być niezależne i zdecyduje naszym losie, no to nie mamy na to wpływu. A mówię tutaj o rzeczach, które mogą być zależne, tak jak właśnie niewzięcie przez niego dobrej mapy. Ale właśnie jest niezwykle trudno jest zadbać o to, żeby dopilnować wszystkiego. Nawet jeżeli te rzeczy są w 100% od nas zależne, to jednak coś takiego jak ilość czasu, jaki mamy, jest w pewien sposób niezależna od nas. My nie jesteśmy w stanie zmieścić więcej godzin w dobie, nie jesteśmy w stanie zmieścić więcej dni w tygodniu, w miesiącu, ani więcej dni w roku. Zawsze będą jakieś niedociągnięcia wynikające z tego, że podjęliśmy decyzję o zagospodarowaniu naszego czasu w taki czy inny sposób. Zdaje się, że mówiłem o tym kilka razy, że zawsze coś będzie niedopilnowane. Każdy prepper skupia się na pewnych obszarach, które są dla niego, według niego ważne, a pewne obszary zaniedbuje. I wydaje mi się, że nie da się tego wyeliminować. I film numer 4. To jest ten film science fiction, o którym mówiłem. Myślę, że też część z was się już domyśla, co to może być za film, bo wydaje mi się cholernie jasne, co to jest za film. Ale może się mylę. Chodzi o film Marsjanin z roku 2015. Film w reżyserii Ridleya Scotta z Mattem Damonem w roli głównej. Film oparty jest o książce Andy'ego Weira, która została opublikowana kilka lat wcześniej. Ja tutaj, szczerze powiedziawszy, nie byłem w stanie dotrzeć do takiej precyzyjnej informacji, bo wiem, że losy tej książki były dość złożone, bo Andy Weir nie był pisarzem w owym czasie, kiedy ją pisał. Ogólnie rzecz biorąc, to jest gość, który był czy jest programistą pracującym w branży gier komputerowych. Między innymi pracował nad grą Warcraft 2. I Marsjanina zaczął pisać jako taką powieść w odcinkach na swoim blogu. Z czasem coraz więcej ludzi prosiło go o udostępnienie jakiejś takiej pełnej wersji, którą można było pobrać sobie na czytnik e-booków i czytać poza komputerem. Więc zrobił takiego e-booka i wystawił go na Amazonie za jakąś tam mikrokwotę. I z czasem ta książka okazała się po prostu być bardzo popularna. Na tyle popularna, że chyba w końcu została wydana już tak w formie papierowej, być może przez jakieś wydawnictwo nawet, i zainteresowało się nią Hollywood. W skrócie fabuła wygląda tak, że jest misja na Marsa, jest w ogóle tam jakiś 2030 któryś, nie pamiętam, 35 czy któryś, jest misja na Marsa, która już dobiega końca, już właściwie tam pomału się zaczynają zbierać. No i dochodzi nieoczekiwanie do jakiejś takiej straszliwej burzy piaskowej. Ta załoga w panice ucieka do lądownika i w czasie ewakuacji Mark Watney, grany właśnie przez Matta Damona, dostaje w garniec z talerzem takim od satelity, od anteny i po prostu pada bez życia. Oczywiście tylko pozor.
ale pada. Kapitan wyprawy podejmuje decyzję, że już jakby nie będą narażać pozostałych członków załogi. Ona, ta pani kapitan, chyba tam chciała wrócić po niego czy coś, ale ją odciągnęli. W każdym razie no, zostawiają jak sądzą, zwłoki Watneya, no i odlatują. I my widzimy w kolejnej scenie, że on się budzi, jest jakby sam, samiutki na obcej planecie. Hełm ma szybkę rozbitą, więc od razu pojawia się problem, że musi sobie to zakleić czymś. Oczywiście tam to nie jest tak, że oni odlecieli i zostało puste pole, tylko zostało sporo sprzętu. Jakieś namioty, takie jakieś budynki, coś w tym rodzaju. No i oczywiście ta załoga jest już w drodze na Ziemię, już jest daleko od Marsa, także on został całkowicie sam, bardzo daleko od domu. I to jest taka historia z jednej strony o przetrwaniu, ale z drugiej strony to jest też historia, ten film się charakteryzuje tym, że to jest moim zdaniem historia o rozwiązywaniu problemów troszeczkę, bo tam bardzo dużo jest bardzo szczegółowo opisane, pokazane w filmie radzenie sobie z problemami, rozwiązywanie problemów, bo tych problemów jest mnóstwo, one się piętrzą, są powiązane ze sobą, jeden problem blokuje 10 innych. I temu Watneyowi nie pozostaje nic innego, po prostu jak poprawić piluchę i zabrać się do roboty. O ile dobrze pamiętam, on był chyba botanikiem czy kimś takim, co ma o tyle znaczenie, że decyduje się na rozpoczęcie uprawy ziemniaków, bo mają tam jakieś ziemniaki, nie pamiętam, do jakichś eksperymentów mieli chyba ziemniaki zamrożone i on te ziemniaki wyciąga i zaczyna je siać, jak to było chyba w książce. Była taka afera tłumaczeniowa, że o sianiu ziemniaków. Jest to taki film o bardzo dużej wartości merytorycznej, jeżeli chodzi właśnie o działania, które podejmuje Watney. Jednocześnie warto się przyjrzeć całej tej sytuacji z punktu widzenia survivalu, bo tak, mamy taką sytuację, taką naprawdę bez wyjścia. Twarde obrachunki, które on tam wykonuje, zakładają, że nawet jeżeli uda mu się hodować te ziemniaki i że każdy z nich będzie tam dzielił na 4 cząstki, żeby mieć na śniadanie, obiad, kolację, ćwiartkę ziemniaka z keczupem czy tam coś, to i tak skończy mu się to jedzenie i jeszcze będzie miał ileś tam 100, ileś tam dni, załóżmy do momentu, kiedy jakaś pierwsza, jakakolwiek wyprawa ratunkowa zdoła dotrzeć na Marsa. W tym filmie też bardzo często pada takie sformułowanie, które dość mi się podoba, a które zdaje się jakimś takim motto powtarzanym w NASA, czy też NASA, jak mówił Ricky w Chłopakach z Baraków. Jeden problem naraz. Czyli jeżeli masz jakiś duży, złożony problem, taki bardzo złożony, to trzeba go sobie rozbić na mniejsze zagadnienia i skupiać się na realizacji tych poszczególnych zadań. To jest taka metodologia, która ułatwia działanie poprzez wprowadzanie jakichś takich reguł, dzięki czemu nie musimy się skupiać na organizacji pracy, tylko właśnie na tych poszczególnych małych problemach i tym samym ułatwia nam to dążenie do rozwiązania tego dużego problemu. Tutaj przy tym filmie można się sprzeczać, czy gdyby to nie była historia wymyślona, a na miejsce Watneya wstawić prawdziwego człowieka, to czy byłby w stanie on podjąć jakiekolwiek działanie? Czy nie jest tak, że troszeczkę tutaj wyidealizowano tą postać i dano mu jakąś nadludzką siłę woli? A czy jeżeli by się podjął, to czy rzeczywiście jakakolwiek realna szansa by na przeżycie istniała, czy jedynie czekałaby go śmierć głodowa? I to jest właściwie chyba takie główne pytanie, które się rodzi w tym filmie, jak obejrzy się go. No mamy tutaj gościa, który rzeczywiście znowu będzie spoiler, no bo on przeżył i to w ogóle jakiś taki niesamowity, po prostu absurdalny sposób. Nie wiadomo, czy to jest możliwe, co tam oni pokazali. Być może nie, chociaż cały film jest wierny nauce. Podobno właśnie w NASA pokazują go studentom, czy tam komuś. Czy to by było w ogóle możliwe, wykonalne, czy nie? Czy to jest totalna bzdura? Ciekawe. Dobra, jeszcze tak słowem podsumowania. Cztery historie. Cztery różniące się nieco motywy, ale jeden temat przewodni, przetrwanie, wola przetrwania. Sądzę, że w prawdziwym życiu,
znaczy prawdziwe. Trzy z tych historii są prawdziwe. Ale sądzę, że w historii ogólnie rzecz biorąc więcej osób, które znalazło się w podobnych sytuacjach, takich dramatycznych, poniosło śmierć niż się uratowało. I taka wola przetrwania, jaką okazał Aaron Ralston, czy odcinając sobie ręce, czy rękę, czy Marcus Luttrell, który tam czołgał się przez na terenie wroga pod obstrzałem talibów, to jest coś nadzwyczajnego, co praktycznie być może nie pojawiłoby się u każdego z nas. Część ludzi w takiej sytuacji po prostu by gdzieś tam poddała się, zrezygnowała i tak dalej. Ale też wydaje mi się, że ci ludzie nie urodzili się tacy. W sensie nikt nie rodzi się już z żelazną wolą, tylko po prostu tak to jest takie ukształtowanie. Tak ich ukształtowało życie. I nie chodzi o to, że jakieś elitarne przeszkolenie czy coś w tym rodzaju, bo Aaron Ralston był zwykłym gościem, tylko sądzę, że takie postawy szlifuje się dosłownie każdego dnia, każdego pojedynczego dnia, podejmując każdą jedną decyzję w rodzaju tam, idziesz łatwą drogą czy trudną, schody czy winda, samochód czy rower, smażona kiełbasa czy jajko na twardo i tak dalej. Ten dzisiejszy podcast taki jest troszeczkę, można by powiedzieć, no zbędny, można by tak powiedzieć, że nie jest to jakiś temat, jest taki trochę lifestyle'owy, ale był mi on potrzebny do tego, żeby zainicjować jakiś taki dłuższy cykl, który będę rozwijał w kolejnych odcinkach. Właściwie już teraz mogę zapowiedzieć, że za tydzień, po pierwsze, że szykuję coś specjalnego za tydzień, bo to będzie zresztą 30 odcinek podcastu, więc warto było to uczcić i będzie coś specjalnego, naszykowanego. A też przy okazji powiem, że będę ten wątek drążył, tego właśnie tych naszych codziennych wyborów, wybierania trudnej ścieżki, żeby hartować charakter, bo wydaje mi się to takie dość mocno istotne chyba. Jak bym powiedział, że to jest takie trochę jakby ważne, nie? No i dobra.